Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dziś w farbowaniu zajmiemy się tematem, o którym wcześniej nie rozmawiałam w tym programie, a który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne lub kryzys, który może się pojawić w trakcie procesu leczenia niepłodności. Wsparcie psychologiczne w niepłodności to jest książka, o której dziś porozmawiamy. Jak się okazuje, co ósma para w Polsce nie może się doczekać własnego dziecka. Jeżeli doświadczasz niepłodności lub chcesz się dowiedzieć, co przeżywa bliska ci osoba i jak ją wesprzeć, ta książka jest dla ciebie. To jest takie polecenie z okładki tej książki. Ona oczywiście będzie do uzyskania dla naszych widzów i patronów. W naszym studiu Bogda Pawelec, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam bardzo skorzystać z tego, że ma Pani ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z osobami, które zmagają się z niepłodnością, i takie ćwierć wieku to chyba już nawet z socjologicznej perspektywy jest dobry czas, żeby wysnuć jakąś diagnozę tego, jak dziś, jak przez te 25 lat ta świadomość na temat niepłodności, na temat leczenia niepłodności zmieniła się w naszym społeczeństwie. No myślę, że jest to bardzo różne w różnym społeczeństwie, ale wracając do tego 25 lat temu, to powstało wtedy Stowarzyszenie Nasz Bocian na rzecz pomocy osobom leczącym się z powodu niepłodności. No i osoba ze stowarzyszenia napisała prośbę do ministra zdrowia, czy mógłby wesprzeć tych chorujących ludzi, bo niestety trzeba płacić wyłącznie z własnej kieszeni. Otrzymali list od pana ministra, że nie będzie żadnych dofinansowań, dlatego że ludzie niepłodni są sobie sami winni, bo się źle prowadzili. A jak jest teraz? No, ludzie, którzy korzystają z in vitro, są mordercami. Ich dzieci z in vitro są mordercami swoich braci i sióstr. No więc chyba jest jeszcze gorzej. Natomiast w myślach ludzi trochę się już rzeczywiście zmieniło, bo niepłodność przynajmniej okazało się, że istnieje, bo do tej pory nie istniała. Także to już jest ważne, że społeczeństwo ma jakąś świadomość na temat tej choroby, choć wciąż niestety niewielką. Niestety przy takim temacie, mówię niestety, bo wszędzie mam takie poczucie, że gdzie pojawia się polityka, to trzeba dodać niestety, ale jest to kwestia światopoglądowa, no, regulowana ustawowo, a nawet konstytucyjnie i jest przedmiotem sporu. Od zawsze zmienia się, kiedy zmieniają się rządy, ale zawsze to jest temat, którego wszyscy rządzący wolą unikać, bo jest trudny, no, ale czasem się pojawia. No bo wtedy, polaryzuje tak, społeczeństwo. Tak, absolutnie. A jest świadomość tego, że bezpłodność i niepłodność to nie są słowa, których można używać zamiennie? Jest taka świadomość wśród chorujących, natomiast nie w społeczeństwie. Oczywiście to są dwie różne sprawy. Bezpłodność jest nieodwracalna. Para nie ma szansy na swoje biologiczne dziecko albo w połowie, albo w całości. Niepłodność to jest choroba, którą albo się leczy, albo się parze pomaga posiadać dziecko. Tu mówię o in vitro. Czy jest w ogóle taka możliwość, albo czy jest taka potrzeba określenia, na ile w niepłodności czynnikiem jest kwestia biologiczna, a na ile czynnikiem jest kwestia psychologiczna, która hamuje ten proces, czy ona może przeważyć. Chodzi mi o to, czy nasza psychika, nasz stan, ten styl życia, albo w ogóle to, co się dzieje, może wpłynąć na niepłodność? Pewnie może, natomiast w większości to są niestety problemy natury medycznej. Oczywiście, że psychika dokłada się do tej choroby, która rzeczywiście jest bardzo ciężka. Ludzie nie mają tego świadomości, że pary chorujące na niepłodność przeżywają takie same emocje jak ci, którzy chorują na raka albo na ciężkie schorzenia kardiologiczne.
W obu przypadkach problem dotyczy tego, że nigdy nie wiadomo, jak się to skończy. I w przypadku nowotworów, i w przypadku niepłodności nigdy nie wiadomo, czy skończy się to dobrze. Dlatego te choroby rzeczywiście są bardzo trudne. Natomiast ta sfera psychiczna dokłada najczęściej do problemów medycznych, a to dokłada rzeczywiście sporo. A widzi pani przez te 25 lat jednak taką zmianę w naszym sposobie funkcjonowania w świecie, w tym jak pędzimy i jak świat przyspieszył i że pacjenci zmagają się teraz z innymi rzeczami niż zmagali się wcześniej? Widzi pani takie właśnie cywilizacyjne problemy? Cywilizacyjne w niepłodności może być to, że rzeczywiście pary przesuwają decyzję o posiadaniu dziecka, co niestety z punktu widzenia medycznego niestety nie jest dobre, bo my kobiety na przykład rodzą się z określoną ilością jajeczek, 500 tysięcy, ale co miesiąc wyskakuje to najlepsze. No i po 10 latach, oczywiście, że dalej ta rezerwa jajnikowa jest spora, ale ona wygasa. W wieku 35 lat jest już często bardzo słaba. Wtedy, kiedy kobiety decydują się na poczęcie dziecka w tym wieku, może być już rzeczywiście problem natury biologicznej. Czy problemy psychiczne mogą się, albo zaburzenia psychiczne lub kryzysy mogą się pojawić? Czy często się pojawiają w trakcie leczenia, w trakcie terapii niepłodności? Czy to są zaburzenia lękowe? Czy myślę sobie, że oczekiwanie i bardzo często tak zwana comiesięczna informacja o tym, że to się nie udaje, może doprowadzić do depresji. Tak, zgadza się. I depresja, a przynajmniej dystymia, czyli nazwijmy to kolokwialnie mała depresja, pojawia się mniej więcej po 2 latach bezskutecznych starań. Pierwszy rok to jest taka radość, robimy dziecko, prawda, wiemy, że ten rok jest na to potrzebny. W drugim roku zaczyna się niepokój i szukanie lekarzy, diagnoza i w trzecim roku nagle jest stop, co dalej. No i w tym momencie pojawia się rzeczywiście strach, obawa, lęk, ale też obniżony nastrój. Bardzo wiele kobiet faktycznie doznaje objawów depresyjnych, mniejszych, większych, niektóre wymagają wręcz pomocy farmakologicznej. Natomiast w tym momencie generalnie potrzebna byłaby pomoc terapeutyczna, wsparcie, no bo z depresji niestety jest bardzo trudno wyjść samemu. Oczywiście nie tylko depresja pojawia się, ale także na przykład niechęć kontaktów z ludźmi, złość na inne kobiety, rywalizacja z nimi. I przede wszystkim ten lęk, że się to nigdy nie uda. Faktycznie, tak jak pani mówi, najtrudniejsza jest ta sinusoida, czyli oczekiwanie w tej pierwszej części cyklu, że się uda, potem ten pik, robimy dziecko, a potem jest czekanie, czy się uda, czy się nie uda i rozpacz kolejnej miesiączki. To jest nie do wytrzymania, dlatego że tak naprawdę to są comiesięczne żałoby. Ludzie tego nie rozumieją, że jak ktoś czeka na dziecko i to jest dla niego ktoś ważny i czeka co miesiąc, to co miesiąc tak naprawdę przeżywa żałobę, ale nie może jej przeżyć, bo pojawia się kolejny miesiąc, w którym znowu jest oczekiwanie i nadzieja. I to jest rzeczywiście bardzo trudne dla pacjentek, życie w takim rollercoasterze. Ja pytam, ile lat się pani stara o dziecko? Ona mówi 6, czyli 12 razy 6 równa się 72, czyli 72 razy przeżyła żałobę, której nie mogła do końca przeżyć. Czyli takie pozwolenie sobie, bo mam poczucie, że i w społeczeństwie, i w kulturze, i w dzisiejszych czasach trzeba sobie pozwolić na słabość, na kryzys psychiczny i na zadanie, na pozwolenie sobie, żeby móc poczuć się bez siły, bo zaciskamy zęby, próbujemy, bo to jest wyścig i sami ze sobą rywalizujemy. Czyli mogą być takie momenty, nawet w ciągu takich kilku lat, w których trzeba zwolnić jednak i odpuścić na czas jakieś to staranie się? Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego że rządzi nami biologia.
Więc nawet powiedzenie sobie, dobrze, odpuszczamy na pół roku, zwykle jest udawaniem, że odpuszczamy, a to cały czas tam w głowie puka. Ja nie nazwałabym tego słabością, bo słabość jest określeniem pejoratywnym. Jak ktoś choruje, to nie jest słaby, jest biedny. Jest biedny, czuje smutek, żal, ale nie jest słaby. Ale na chorobę, której nie widać, mówimy słabość w społeczeństwie, tak? Tylko, że to jest złe określenie, to nie jest słabość. My nie jesteśmy słabi, my jesteśmy biedni w chorobie, a to jest różnica. Słaby jest upokorzony. Mhm. Jestem gorsza, jestem słaba. Nie, nie jest słaba, jest biedna. A w sytuacji depresji, która, tak jak pani powiedziała, pojawia się, może się pojawić, tak? Może się pojawić po drugim roku starań. Domyślam się, że przy farmakoterapii i przy tym procesie wychodzenia z tego, z najgorszej fazy kryzysu, ta skuteczność leczenia jest mniejsza? Dużo mniejsza i mamy na to badania Uniwersytetu Harvarda, gdzie już 25 albo 30 lat temu dr Alice Domar zaprosiła pacjentki do grupy terapeutycznej, nawet nie była to indywidualna terapia, tylko grupowa, no i tam pracowały nad różnymi problemami, które generuje niepłodność. Już o kilku mówiłyśmy. 10 tygodni trwały te sesje, raz w tygodniu, i po pół roku od zakończenia tej terapii, z tej grupy, która miała tą psychoterapię, 50% pań zaszło w ciążę. W grupie kontrolnej, która była leczona w ten sam sposób, miała te same problemy, ale bez terapii, w tym czasie zaszło w ciąży 18%. Więc tutaj mamy koronny dowód na to, że depresja może jeszcze bardziej pogłębić problem z niepłodnością. Więc w przypadku rzeczywiście takich zmasowanych objawów depresyjnych, ja sugeruję zatrzymanie starań na te kilka miesięcy, żeby wziąć leki. No jest jeden lek antydepresyjny, który można wziąć, ale zawsze jest tu jakaś ostrożność. Natomiast gorzej jest wtedy, kiedy pacjentka ma lat 35. Rezerwa jajnikowa wygasa, pojawiają się objawy depresji. No i tutaj my możemy walczyć tylko poprzez psychoterapię, co jest oczywiście dużo trudniejsze. Na czym polega psychoterapia par z niepłodnością? Najczęściej psychoterapia dotyczy kobiet. Mhm. To one zgłaszają się po pomoc, mężczyźni gdzieś tam, prawda, zostają z boku. No kobiety zgłaszają się z różnych powodów. Przede wszystkim z powodu obniżonego nastroju i wszystkiego, co dotyczy braku dziecka. Bo potrzeba posiadania dziecka to nie jest potrzeba kupna butów czy domu, tylko to jest potrzeba biologiczna, a trudno się z biologią bić. Więc one żyją w całkowitej rozpaczy, lęku, smutku, przygnębieniu, strachu, że nigdy nie będą mamami, obarczone ocenami z zewnątrz, głupimi komentarzami, naciskami, koleżankami, które w pracy opowiadają o dzieciach, prawda, sikach, kupach i wszystkim, nie zauważając oczywiście tej, która tam połyka łzy. Więc tak naprawdę kobiety doznają mnóstwa różnych trudnych sytuacji, nawet niekoniecznie fizycznych, ale przede wszystkim psychicznych. Czy jest coś takiego w kobietach z pani doświadczenia, że jest w nich siła taka gigantyczna, ale do pewnego momentu, w sensie, że kobieta jest w stanie dźwignąć naprawdę bardzo, bardzo dużo w naszym społeczeństwie, ale i przychodzi po pomoc dopiero jak już jest bardzo, bardzo źle i właśnie w przypadku czegoś, czego nie widać, czyli niepłodność. Musi też funkcjonować w otoczeniu, w środowisku, jest w relacji. Tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo i trudno w tym wszystkim się odnaleźć, no żeby jednak postawić na przykład granice wielu osobom, które komentują, które opowiadają, a jest taki wstyd w powiedzeniu, leczę się na niepłodność? Jest, oczywiście, że tak. Natomiast chciałam wrócić do tej siły, o której pani mówi. To jest siła rzeczywiście biologii. To jest po prostu tak ogromna potrzeba i bardzo wiele kobiet, ja zawsze pytam, czy wyobraża sobie pani życie bez dziecka? Jak bardzo pani chce mieć dziecko? I one odpowiadają różnie. Niektóre mówią, że nie wyobrażają sobie życia bez dziecka, że zrobią wszystko, co możliwe. Można to nazwać siłą.
Ja myślę, że to jest siła biologii jednak, ale oczywiście trzeba tej biologii pomagać. Ale są kobiety, które mówią, no co będzie, to będzie. Rzeczywiście jest mi teraz ciężko, proszę mi pomóc to przejść, ale ja nie zamierzam ani się leczyć, prawda, ani zdecydować na in vitro, czy z powodu światopoglądu, czy z jakiegokolwiek innego, więc zdecyduję, że będzie dziecko albo nie. Są też pacjentki, które przychodzą i po raz pierwszy w gabinecie mówią, że one nie chcą mieć dzieci, ale czują nacisk, bo dziecko w Polsce trzeba mieć, bo jesteśmy krajem maryjnym, więc dziecko to jest największa wartość. No i taki nacisk społeczny powoduje, że ona stara się to dziecko mieć, ale gdzieś pod spodem tego nie chce. Ja pamiętam pacjentkę, która zdecydowała się pod naciskiem partnera swojego i rodziny, żeby koniecznie skorzystać z in vitro, bo faktycznie nie było innego sposobu. Ona się na to zdecydowała i jadąc do kliniki, już chyba na punkcję, po prostu spowodowała wypadek samochodowy, pierwszy w życiu. Jak już wróciła do gabinetu, ochłonęła, mówi pani doktor, ja po prostu wiem. Ja wiem, że ja nie chciałam tam dotrzeć, ale nie miałam odwagi powiedzieć, że ja nie chcę tego zrobić. No więc los. Także ja cieszę się, że w tej chwili to młode pokolenie, 30-letnie, 30-kilkuletnie, zaczyna mieć odwagę mówić, że oni nie chcą mieć dzieci i mają do tego pełne prawo. Mówimy tutaj o niepłodności, ale też popatrzmy na ten drugi aspekt. Ja ostatnio byłam w restauracji w Krakowie, dosyć dużej, no i rozglądałam się oczywiście, podglądając ludzi. No i tak patrzę, jedna para z niemowlęciem, 20 par z pieskami. I pomyślałam sobie, że to jest wybór, że jest w tej chwili wybór, że ludzie mają odwagę. Także myślę, że to też jest jeden z aspektów niepłodności, o którym warto mówić. My nie musimy mieć dzieci. Ale ta odwaga jest trudna, żeby o nią zawalczyć w takim społeczeństwie, przy takiej presji. I zdarza się tak, że pacjentka na przykład nie do końca sama wie, czego ona chce, ale doskonale wie, co powinna. W sensie, czego oczekuje, że może to da mi szczęście, może to dziecko da mi szczęście, może powinnam, bo tak wygląda życie, że jest w nas tyle kalek i stereotypów, że tak naprawdę bardzo ciężko to takie prawdziwe i własne ja dopuścić do głosu, bo nie wiadomo, czy wypada. W przypadku braku problemów z płodnością to się dzieje. Ktoś ostatnio mi powiedział, no to już jest oczywiste, że człowiek wychodzi za mąż, żeni się i mają być dzieci. Po prostu. W przypadku niepłodności zaczyna się problem, czyli trzeba zacząć chodzić do lekarza, trzeba się zacząć starać medycznie, czasem trzeba zdecydować się na in vitro. I tu już zaczyna wchodzić psychika w to, że no może się rozbije samochodem, prawda, a może nie dotrę, a może zrobię taką dziką awanturę mężowi, prawda, jak mamy współżyć, a może coś tam. Gdzieś ta nieświadomość dochodzi, prawda, do kobiety, ale to jest prawda, że rzadko. Jak pracować z parą, ale mówi pani, że najczęściej trafiają kobiety, ale tak sobie myślę, jak pracuje się z osobą, która zmaga się z niepłodnością, żeby to leczenie i ta walka o dziecko jakby nie stały się taką najważniejszą rzeczą, wokół której toczy się życie i wszystko dookoła, żeby to się nie stało, to może się stać tak niezdrowo obsesyjne, czy obsesyjne jest takim jednak słowem, którego nie powinnam używać? To jest dobre słowo, bo to się rzeczywiście staje się obsesyjne, ale zapytała pani, jak pracować najczęściej z kobietami, choć nie tylko, zaraz o tym powiem, to zależy, z czym one przychodzą. Bo jak przychodzą z depresją, pustką, prawda, poczuciem braku sensu, no to pracuje się nad czymś innym. Jak przychodzą z naciskiem, z którym nie mogą sobie poradzić, no to musimy zrobić coś z tym, żeby takiego nacisku nie czuły. Jak mają się bronić, jak mają stawiać granice ciociom, wujkom, prawda? No więc zawsze będzie to inny powód. A z mężczyznami, tak, mężczyźni też się często pojawiają, tylko wtedy, kiedy mają problemy z plemnikami. Bo to godzi w ich ja,
I czasami nie są w stanie tego znieść, ponieważ też jak kobiety identyfikują niepłodność z męskością czy kobiecością, co jest oczywiście bzdurą absolutną, bo nie definiujemy siebie przez to, czy mamy dzieci, czy nie, tylko przez wiele innych aspektów. Jest w książce rozdział, który nazywa się Gorsza. Ja mam jakoś tak, aż mi się gorąco zrobiło, jak powiedziałam to na głos, gorsza, bo takie poczucie gorszości to jest mi bardzo, bardzo bliskie, takie poczucie słabości i gorszości. To też jest pewien jeden z aspektów, z którymi zmaga się kobieta lecząca się na niepłodność. To ta gorszość w porównaniu do innych, to niezasłużenie i tak dalej. To jest niestety bardzo częste poczucie, że czuje się gorsza, że one są lepsze. Wiele kobiet projektuje, czyli wyobraża sobie, że inne kobiety traktują z góry, bo ona nie ma dziecka. Czasami słyszy niewybredne komentarze, będziesz miała dziecko, to będziesz wiedziała, prawda, wyższościowe. Ale generalnie tak naprawdę to kobiety nie zwracają uwagi na te, które mają kłopot z posiadaniem dziecka. Natomiast te, które mają problem, tak się czują. No, w terapii trzeba to rozdzielić, żeby zobaczyły, że tak naprawdę to jest ich wyobrażenie o kobiecie niepłodnej, a nie świata. Świat się nie interesuje nami, świat się interesuje sobą. Także to jest na przykład w terapii istotne, żeby to pokazać. Natomiast ta kwestia gorszości, no ona trochę zasadza się w historii człowieka. Dlatego, że dzieci kiedyś były bardzo cenne. W epoce kamienia łupanego, jak kobieta poczęła 10 razy dziecko, to poroniła 3 razy, urodziła martwe, dwoje, prawda, przeżyło, jedno umarło, bo nie było antybiotyków, jak jedno zostało, to było święto we wsi. Dzieci były potrzebne, żeby wykarmić starców. Więc ten imperatyw, kiedy wy, to czasem nie jest złośliwość, tylko jest po prostu automat. Kiedy wy, bo ma być po nas łańcuszek. Nie może się on skończyć. No i stąd jest, prawda, to takie pytanie, które dla kobiet z niepłodnością jest upokarzające, bo one słyszą, no jak nie jesteś teraz w ciąży, to co, prawda? Nie będzie tego łańcuszka. No i jesteś niepełnowartościowa też, bo nie przyprowadziłaś na świat dokładnie dziecka. I to może być też w życiu w tej presji, że może jak urodzę to dziecko, to będę wartościowa. Tak, czasami jest takie poczucie, mówią na przykład, bo moja mama chce mieć wnuka. Ja mówię, ale to jest problem pani mamy, czy ona chce mieć wnuka. Pytanie, czy pani chce mieć dziecko, co pani chce zrobić, żeby to dziecko mieć, ale nie dla kogoś to. Dziecko w zasadzie tak naprawdę to nie jest dla nas, dziecko jest dla siebie. Ono tylko z nami żyje, my je wychowujemy, prawda? Ale jak ma te 18-20 lat, to idzie swoją drogą. Także to nie jest ktoś dla nas, czy tym bardziej dla babci, cioci, prawda, czy wujka. A pojawiają się takie sytuacje, że trafia kobieta na terapię leczenia niepłodności i w terapii wychodzi, że tam wcale nie o dziecko chodzi. Że to może być jakiś inny problem i że ta potrzeba posiadania dziecka nie jest taką naturalną potrzebą posiadania dziecka, tylko właśnie to jest to na przykład potrzeba takiej miłości, którą kobieta, której na przykład nie dostała, a chce sobie ją nieświadomie zapewnić dzieckiem. To naprawdę się rzadko zdarza, bo jednak większość kobiet ma tą potrzebę biologiczną, ale pamiętam taką historię sprzed lat, kiedy zapytałam panią, dlaczego ona chce mieć dziecko. Z ciekawości. Ona powiedziała, że ona nie odda tej kamienicy swojemu bratu, bo to jest taki i taki, więc żeby sobie nie myślał, ona musi to dziecko mieć. Ja nie wiem, jak to się skończyło, bo zniknęła, ale rzeczywiście takie powody są rzadkie. Najczęściej po prostu jest to po prostu żywa biologia. No. Tak jesteśmy skonstruowani, możemy sobie wyobrażać różne rzeczy, że to jest z powodu takiego, śmego. My chcemy zostawić kogoś po sobie. Ta biologia jest silniejsza w kobiecie niż w mężczyźnie w parze. Jak pani z doświadczenia jest w stanie to ocenić, że
że kobieta, że mężczyzna, nie wiem, już odpuszcza już, albo związek się rozpada. Bo tak też może być, bo taki proces leczenia jest bardzo trudny. W kobiecie to jest cały czas silne, a ten mężczyzna jakby wycofuje się z tego wyścigu? Mężczyzna rzeczywiście ma mniejszą potrzebę posiadania dziecka. Ja zawsze się śmieję, że mężczyzna dostrzega swoje dziecko, jak może mu kupić pierwszą kolejkę elektryczną. To wtedy widzi, że to dziecko jest. On jest przy żonie. Najczęściej jest tak, że ci kochający mężczyźni są tak zrozpaczeni tym, co się dzieje z ich żonami, że oni towarzyszą im. Natomiast mają trochę inny do tego stosunek, o co kobiety mają mega pretensje, bo mówią, on ma to gdzieś, on wcale nie chce mieć dziecka, on chce mieć dziecko, tylko rzeczywiście nie ma tej biologicznej potrzeby, no bo kobieta nosi dziecko, prawda, pod sercem, mężczyzna, no zawsze tak było, może brzydko powiedzieć, rozsiać plemniki. I to jest po prostu ta różnica. Natomiast faktycznie mężczyźni wspierają swoje kobiety. Przed chwilą pani pytała chyba, jak można zrobić, prawda, mężczyźni nie przychodzą do terapii, ale kobiety tak. Ja zawsze mówię, proszę nauczyć swojego męża, partnera, że jak się z panią coś dzieje, żeby zapytał, co mogę dla ciebie zrobić. Co ty byś teraz chciała? To są proste pytania, ale my ich nie zadajemy. To nawet nie chodzi o niepłodność, tylko w ogóle. My nie pytamy kogoś, my mamy rady, prawda? My natychmiast mamy 100 mądrych rad, a ktoś po prostu chce czegoś innego, więc jak ten mężczyzna się dowie, że ma to zrobić, to się cieszy, dlatego że on wie, co zrobić. Mężczyźni są zero-jedynkowi, prawda? Oni rozwiązują problem. Więc jak on wie, że tą żonę ma zapytać, kochanie, co ja mogę teraz dla ciebie zrobić, a ona nie warknie, bo nie jest chłopakiem do bicia, tylko rzeczywiście potrzebuje wsparcia, no to mówi, teraz mnie zostaw, bo ja chcę popłakać, albo teraz mi zrób herbatę, albo chodźmy na spacer. Po prostu mówi, on to robi. Także tak wygląda trochę terapia mężczyzn w przypadku niepłodności, no, wspólnej. Natomiast wtedy, kiedy on ma problemy z plemnikami, no to rzeczywiście zgłasza się do terapii, żeby jakoś sobie to w głowie ułożyć, czy on jest mężczyzną, czy nie. A jak się, nie wiem, czy pracuje, to dobre słowo też, nie chciałabym go nadużywać. Jak ugryźć albo jak zaopiekować się bardzo ważną przy niepłodności, ale również bardzo ważną w związku kwestią sfery intymnej, kwestią seksualności, kwestią seksu, żeby on nie stał się seksem na godziny, na tu i teraz, pod tą temperaturę w tym i tym dniu, prawda? Bo to też może oddalić, w sensie parę ze sobą. Bardzo często się zaczyna kłopot albo kryzys, albo rozchodzimy się, bo coś w łóżku nie gra. No a że to jest temat tak wstydliwy, tak trudny i wymagający bliskości, otwarcia i szczerości, że bardzo trudno param o tym rozmawiać. To jak jeszcze w takiej sytuacji? Nawet nie jest kwestia rozmowy, tylko kwestia robienia dziecka na gwizdek, że niestety pokutuje cały czas takie przekonanie, że żeby mieć największe szanse, to trzeba, prawda, współżyć te dni płodne, owulacja do łóżka, no i wiadomo, jak to się kończy, bo seksu nie można traktować na gwizdek, to jest coś naturalnego, na co nie możemy mieć kontroli. Natomiast niepłodność to sprawia, lekarze to robią, a nie powinni tego robić. Tak, dzisiaj państwo teraz przyjdziecie do domu, proszę, jakieś winko, współżyjecie, a pani potem jeszcze z nogami do góry niech poleży godzinę. No po prostu w takiej atmosferze nie można mieć fajnego seksu. I często rzeczywiście to jest problem par, które się starają, że ten seks staje się techniczny, nie mają na niego ochoty, muszą w niepłodne, no to potem już ze sobą nie współżyją, bo się im nie chce, kłócą się, jak jest dzień owulacji, bo nie mają ochoty iść do łóżka, mężczyzna traci potencję, kobieta nie ma ochoty, awantura. Tymczasem tak naprawdę w przypadku niepłodności współżycie na gwizdek jest środkiem antykoncepcyjnym. I niesamowite. I to nawet ma logikę swoją, dlatego że to budzi stres, prawda? Musimy już teraz, prawda, żadne nie może. Stres i fochy. I fochy, tak, awantury, pretensje. Ale w przypadku stresu przecież nam podnosi się prolaktyna. A prolaktyna się z ciążą nie lubi.
No więc ja zawsze mówię, że to jest środek antykoncepcyjny, tylko ja sobie tak mogę mówić, natomiast jak to zrobić, żeby się wyzwolić z tego, że znowu stracimy miesiąc, oj, to jest bardzo ciężka praca terapeutyczna. No właśnie, jak to jest ciężka praca terapeutyczna. To wymaga procesu, to ja nie jestem w stanie... To jest to odpuszczanie? To nie jest odpuszczanie, dlatego że nikt nie odpuści starania się o dziecko. To jest przewartościowanie. To jest przewartościowanie. Ja pamiętam swoją pierwszą pacjentkę. Pewnie gdyby ona nie była taka, to może bym przestała to robić, ale to była pierwsza moja pacjentka, która przyszła, powód idiopatyczny, czyli nie wiemy, dlaczego, prawda, ma problemy z zajściem w ciążę. Już w pewnym tam wieku, no i szukamy. I rzeczywiście tych powodów psychologicznych było sporo. Mi się wtedy wydawało, że one są tak bardzo ważne. Teraz wiem, że czasami są ważne, a zwykle mniej ważne. Ważne jest bardziej to, co człowiek przeżywa w trakcie starań i w tym im trzeba pomóc, bo to jest terapia. No ale wracając do tej pani, no tak pracujemy i ona mówi, Boże, no to rzeczywiście już chyba nie ma wyjścia. No musimy pojechać, prawda, do tego Białegostoku, bo wtedy tylko Białystok robił, prawda, procedurę in vitro dwa razy w roku zresztą przez 6 tygodni i koniec. No więc zdecydowała, że pojedzie. No i jakoś tak się umówiłyśmy za chyba 3 tygodnie. Po powrocie miała się pojawić u mnie w gabinecie, żeby powiedzieć, jak tam było, prawda, kim poszło. No i się pojawia w tym moim gabinecie i taka cała ucieszona, myślę, kurczę, dobrze ją tam przyjęli, prawda? No i wchodzi mi pani Bogda, ale jestem w ciąży. I to było to, o czym pani mówi, czyli to odpuszczenie, ale takie prawdziwe odpuszczenie, dlatego że ona powiedziała, to my już się nie musimy martwić, to już nie jest nasza sprawa, my jedziemy tam do tego Białegostoku i już oni biorą odpowiedzialność za nasze starania. I faktycznie w jej przypadku to był powód psychologiczny, że nawet wiem, co wtedy się działo, dlaczego ona nie mogła w tą ciążę zajść, mogę krótko powiedzieć. Tam był rzeczywiście powód psychiczny. Jej miała młodszą siostrę i tam matka ciężko pracowała, jeszcze tam było kilkoro rodzeństwa, więc ona tą siostrą musiała się opiekować. Po prostu była zmuszona. Ona miała chyba 12, 9 lat chyba, a siostra 4. No i mama wysłała je na plac zabaw. No i ta siostra, no wiadomo, że jako małe dziecko nie bardzo potrafiła się tą młodszą zaopiekować. I ona gdzieś spadła z huśtawki, no rozbiła sobie głowę, szycie. Awantura w domu była nieprawdopodobna. Jak mogłaś, przecież byłaś za nią odpowiedzialna, to przez ciebie, mogła umrzeć. No to w takiej atmosferze... To się wszystko blokuje. No tak, no ona tego nie pamiętała. Ona przypomniała sobie to w trakcie terapii. No i uświadomiła sobie, że jak ona sobie nie poradziła wtedy jako matka, 8- czy 9-letnia, no to lepiej nie mieć dzieci, bo ona się zabije. No i to był powód, prawda? Ale to jeszcze było za mało. Ona musiała poczuć ten luz, że nie ona się będzie zajmowała tym staraniem, tylko ten lekarz w Białymstoku. A zdarza się tak, że pary zmagające się z niepłodnością na przykład decydują się na in vitro, a potem też jeszcze pojawiają się dzieci poczęte w sposób naturalny, że jakby ta niepłodność się cofa. Nie? To nie jest takie proste, bo oczywiście powody tego, że pojawia się drugie dziecko naturalnie, mogą być różne. Na przykład może być niska rezerwa jajnikowa, udała się ta procedura in vitro, prawda? Dziecko się urodziło. 9 miesięcy kobieta jest w ciąży. Potem rok, powiedzmy, karmi, czyli przez 2 lata jajniki nie pracują. I zaczynają pracować, były w uśpieniu i jest bam, wyskakuje silna komórka. I mówimy cud? Nie, cud medycyny, bo gdyby nie to in vitro, to najprawdopodobniej ta komórka nie miałaby tego czasu, żeby dojrzeć. I takie historie mamy. Może rzeczywiście niektóre są na poziomie psychologicznym. Ja jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła, że w głowie tkwi niepłodność. To jest nieprawda. Bywa, że tkwi, ale często nie tkwi i powiem szczerze, że nóż mi się w kieszeni otwiera, jak po na przykład 2 nieudanych procedurach pan doktor się drapie w głowę i mówi, no to chyba jest na poziomie psychicznym. No i co się wtedy dzieje? No kobieta przychodzi do domu i mówi, to przeze mnie.
to ja z tą głową mam coś nie halo. Moja wina, co jest ze mną nie tak? Moja wina, no nawet jeżeli powód jest psychologiczny, taki jak u tej mojej pacjentki, to tam nie ma winy, tam nie ma odpowiedzialności, tam jest po prostu historia, która się zdarzyła, która może implikować no, życie obecne i tak się dzieje dosyć często. Tu ma pani rację, że te powody psychologiczne mogą być i one zawsze tkwią gdzieś tam w przeszłości, choć nie tylko, bo na przykład są kobiety, które śmiertelnie, świadomo to mówię, śmiertelnie boją się porodu. Z różnych powodów. No, najczęściej takich, że tracą kontrolę. Mhm. Prawda? Że będą krzyczeć, że to się będzie działo, że nie mogą wyjść z tej sytuacji. I naprawdę miałam kilka takich pacjentek, co najmniej kilka, które z tego powodu nie zachodziły w ciążę. Znaczy ta biologia się tak tam spinała? No, że... ten strach, ten wstyd, to upokorzenie, to, że ja się nie zgadzam, prawda, że będę tam leżeć z nogami szeroko, że będą krzyczeć na mnie, prawda. No, zresztą historie były różne, prawda, no, związane tak, z porodem. Słyszymy, dalej czasem są. No więc cóż, znalazłam lekarza, który rozumiał te sytuacje, prawda, psychologiczne. Pacjentka wędrowała do niego i on z tego powodu pisał wskazanie do cesarki, bo to było wskazanie do cesarki. Mhm. Dostawała taki papier 3 miesiące i rzeczywiście zachodziły te kobiety w ciążę. Także może tak być, że ta psychika no płata figla, prawda, broni, no bo tak naprawdę broniła ją przed tym, czego się tak potwornie bała. Czyli i psychika, i biologia tutaj są odpowiedzialne. Nie da się tak procentowo albo statystycznie. W ogóle się nie da procentowo nie da się statystycznie, to jest straszne. Ja uwielbiam statystyki. Tak, ja też bardzo lubię statystyki. Tak łatwo zrozumieć potem wtedy, nie? Natomiast tak naprawdę to my wiemy, jak leczyć 300 chorób na świecie. Reszta to jest metoda prób i błędów. Oczywiście, że są historie, w których sprawa jest jasna. Rezerwa jajnikowa zero. Prawda? Nie ma komórek. No to jest stuprocentowe, że nie będzie dziecka biologicznego. Ale jeżeli jest okej, a nie zachodzę w ciążę, to co ze mną nie tak? To pytanie, co ze mną nie tak jest... Tak. Znowu to jest tym tak, gorsze. Mam poczucie, że... Nie, no nie jest nie no. Tak. To nic nie jest. To jest taka pierwsza reakcja tak. Pokolenia tego lata 70, 80, 90, 2000. No, co ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? Jeszcze ciekawsze jest to, że znaczy prawdziwe, że większość kobiet mówi, pani Bogdo, bo mnie do tej pory wszystko wychodziło. I studia, prawda, i dobrze zdałam maturę, i jak chciałam pracę, to walczyłam, i fajnego chłopaka sobie znalazłam. Ja mówię, bo na to wszystko ma pani wpływ, a na płodność i niepłodność nie ma pani wpływu. To nie pani jest za to odpowiedzialna, tylko pani biologia. Taka się pani urodziła, taki partner się urodził. No i dlatego tutaj nie ma kontroli, prawda? A to dla ludzi w tym brak wieku... kontroli jest tak, brak straszny. Brak kontroli jest straszny, więc rzeczywiście ta niepłodność dla ludzi, a przecież oni się starają w wieku 30, 30 kilku lat, gdzie kontrolę mają. No starszy człowiek jak ja to już nie ma kontroli nad wieloma rzeczami, no i musi to zaakceptować, ale w wieku 30 lat człowiek ma kontrolę. Jak coś chce, to będzie walczył i pewnie mu się to uda. Natomiast niepłodność jest poza kontrolą. To, co można zrobić, no, bo wiele rzeczy można skontrolować, prawda? Chociażby stan psychiczny, to jak się przeżywa tą niepłodność, czyli co można zrobić w terapii, jak się nauczyć z tą babcią, wujkiem, czy mówić o tej niepłodności, czy nie mówić. Oczywiście mówić, ale nie wszystkim, prawda? Na to wszystko mamy wpływ, czyli jest terapia, tu jest pomoc, mamy wpływ na to, jakiego lekarza wybierzemy, jaką procedurę, jaką klinikę, na to wszystko jest wpływ. Jest też wpływ na to, co dalej, co jest istotne, że jeżeli para wie, co dalej, to znowu zyskuje kontrolę. To jest trudny moment w terapii, gdzie moi pacjenci krzyczą, że oni nie chcą o tym mówić. Ja mówię, dobrze, ale jaki jest plan B, C, D? Jaki jest ostatni plan? I kiedy kończy się plan A? W sensie jak długo? To generalnie, czy in vitro, czy jedno in vitro, czy zero in vitro, prawda? Czy, no nieistotne, cokolwiek, ale gdzie jest plan ostatni? I oni krzyczą, ja mówię, ale zróbcie to państwo w domu. Czy para, prawda, czy kobieta przychodzi, bo oni się leczą tak naprawdę w domu, ona przychodzi sama. No i mówią tak, no jednak przemyśleliśmy sprawę,
No u nas to będzie jedna procedura in vitro, jak się nie uda, jesteśmy świadomi tego, że możemy być parą bezdzietną, wiemy, że będzie trzeba przyczynić żałobę, że musimy jakoś to opłakać, może to długo trwać, prawda, ale my jesteśmy zdecydowani, że możemy być parą bezpłodną. Mam też pary, które mówią, my musimy mieć dziecko. Nie ma opcji po prostu życia bez dziecka, sobie tego nie wyobrażam, to jest bez sensu i tak może być. No więc wtedy co? Może procedura in vitro, jak się in vitro nie uda, to może drugie. Jeżeli się drugie nie uda, zobaczymy, może immunologia, a jeżeli się okaże, że nic, no to może adopcja czy komórki, czy plemnika, czy adopcja zarodka, a jeżeli to się nie uda, to my zdecydujemy się na adopcję społeczną. I tych planów tam jest w tej chwili naprawdę dużo, bo kiedyś, no, jest kobieta płodna, nie jest, medycyna nie wiedziała, co zrobić, prawda? Natomiast teraz tych opcji jest dużo, natomiast nie dla każdego te opcje są, bo ktoś powie adopcja prenatalna, czyli komórki czy zarodka. No absolutnie nie, my nie możemy sobie tego wyobrazić i oczywiście to trzeba uszanować. To bardzo trudne, te B, C i D są bardzo trudne. Bardzo trudne. Ja nigdy nie mówię, że terapia jest prosta i że życie jest łatwe. Natomiast to daje kontrolę. To naprawdę daje kontrolę, kiedy ktoś mówi, ja muszę mieć dziecko, muszę. Ja mówię, to będzie pani miała dziecko. To już wiemy, że ostatecznością jest adopcja społeczna, on się na to godzi, ma świadomość, jakie to będzie dziecko, że to nie jest, prawda, fan, że to będzie trudne. Ja mówię, to na lodówce pisze sobie kartkę pani i tak będziemy rodzicami. No. A to muszę, z tym się pracuje w ogóle, czy to muszę jest takie jak amen w pacierzu? No, czy... no muszę, bo nie dam bratu kamienicy. A nie, no to tak. No. Tak, no tak. Natomiast to ale muszę... to też jest powód, nie? No. W sensie coś za tym jest, no, ale... To, tak, tylko nie biologia. Tak, tak, natomiast tak. To muszę, o którym ja mówię, to jest to pragnienie, to jest złe słowo muszę. To jest pragnienie takie, że się nie dyskutuje z tym. Czyli jakby za tym nie stoi żaden deficyt na przykład, nie. Który trzeba sobie zapewnić, bo to jest biologiczne. Tak, to jest biologiczne, aczkolwiek ten deficyt często się zapełnia. Jak się pojawia dziecko, ja mam sporo takich pacjentów, którzy no, nie tylko się niepłodnością zajmuje, prawda, pacjentami z zaburzeniami osobowości, z problemami, prawda, takimi też. No i mam na przykład pacjenta, który miał ogromne deficyty, no takie rodzicielskie, rodzice nie dbali, prawda, bili, źle traktowali, no taka duża patologia, on z tego powoli wychodził, długo w terapii był, no i w momencie jak się urodziło dziecko, to ono mu dało tyle ciepła, tyle bliskości i on się tak naprawdę czasem, no, stawał tym dzieckiem przy tym dziecku i to, co ono czuło, to on czuł też i zaczynało się zapełniać to, czego nie dostał w dzieciństwie, bo dostawał to od swojego dziecka. To są przepiękne historie i rzeczywiście się zdarzają. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za tę książkę. Przypominam, książka będzie do zdobycia dla patronów i widzów. Dziękuję. Ja również dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.